Martynka i Patryś chorują na miopatię wrodzoną sepn 1. Jest to choroba nerwowo-mięśniowa, która powoli zaczyna odbierać im sprawność wszystkich mięśni. Oprócz tego Patryś ma zespół Aspergera, Martynka choruje również na jamistość rdzenia, bardzo też groźną chorobę, która powoduje powstawanie wielkich, rozległych jam w rdzeniu kręgowym. Na co dzień dzieci muszą ćwiczyć, mieć przede wszystkim rehabilitację ruchową. Potrzebują także ćwiczeń oczu, ćwiczeń terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej. Potrzebują używania sprzętu, m.in. koflatora, który pomaga im odkasływać wydzielinę. To, co naturalnie człowiek robi, niestety oni nie mogą, tak? Mają osłabione te funkcje. Dlatego korzystają właśnie z koflatora, z respiratorów. Wieczorem są podłączani do respiratorów. Czasami w ciągu dnia Patryś też wymaga tego, żeby podłączyć go do respiratora, ponieważ zaczyna ciężko już oddychać, jest mu po prostu bardzo trudno. Nie, ale postaraj się miękko rozciągnąć rękę. Nie chwytaj tak. Jeszcze. No dobra, dobra. I powolutku, nie szarp, tylko powoli ciągnij rękę. Powoli. Dobra. Dobra, jeszcze tylko raz. Chcę w oniposonach iść. I nie bolno mi. A później mamusia nie oniposonach niesie. Nasze mieszkanie znajduje się na drugim piętrze. Nie ma tutaj windy. Jest też problem z zostawieniem wózków, ponieważ klatka jest dosyć mała. Żeby wejść po schodach, to no, wymaga to ogromnego wysiłku od Patryka i teraz już i od nas, ponieważ naprawdę bardzo ciężko jest próbować przedostać Patryka na górę. To się pogarsza po prostu z dnia na dzień, w tej chwili już. Obecnie potrzebujemy bardzo pieniędzy na wykończenie i wyposażenie mieszkania, które otrzymamy od darczyńcy w stanie deweloperskim, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. To jest ogromny gest dobrego serca. Mieszkanie musimy wykończyć i dostosować do potrzeb dzieci, tak żeby mogły swobodnie przemieszczać się w ich królestwie, żeby mogły swobodnie wychodzić na zewnątrz, w cudzysłowie wychodzić, jeździć, wyjechać po prostu wózkami. I potrzebujemy pieniędzy po prostu na dalsze leczenie, na zatrzymanie postępu choroby, aby dzieci mogły doczekać leku, na który mamy bardzo dużą nadzieję. I teraz jest słonika. Dzieci, jak nazywają się? This is an elephant. The elephant has a elephant, to słoń. Wiesz? A tutaj na pingwinka. These are penguins. Penguins love water. No, przedmioty matematyka i polski, bo są bardzo miłe panie i nie zadają dużo, ale są też miłe. A najbardziej to chciałbym być konstruktorem, może projektantem robotów, jakichś nowoczesnych urządzeń, gadżetów. To jest dla nas bardzo trudne, ponieważ no, w tej chwili to jest tak jak troszeczkę jak więzienie. Nie możemy się tak wydostać nawet
tak jak inni koledzy chodzą do szkoły, a on tutaj musi po prostu być. I to jest zarówno dla niego, jak i dla naszej całej rodziny trudne bardzo. Mi się podoba. A tu Patryk narysował to, co miał na biurku, tak? Wspólnie lubimy grać w gry planszowe. Lubimy sobie razem obejrzeć jakąś bajkę, pobawić się, pobudować klockami Lego. Wtedy we czwórkę siadamy i budujemy sobie klockami Lego. Nie mamy zbyt dużo takiego czasu wspólnego, ponieważ cały czas są jakieś wyjazdy, ale jak jedziemy nawet do lekarza, to też staramy się chociaż chwilę, chociaż tą godzinkę znaleźć, po prostu żeby na taki spacer, tak, z wózkami, z dziećmi gdzieś, żeby ten wyjazd się nie kojarzył dzieciom tylko i wyłącznie z lekarzami. Z tym, że jedziemy, tak, do lekarza, tylko że mogą coś zobaczyć, chociażby tak przejechać samochodem, zobaczyć coś w tym danym mieście. Staramy się po prostu korzystać z każdej tej chwili. Jak to mówimy, budujemy też wspomnienia po prostu dla dzieci z tych sytuacji, które mogą, znaczy z tych aktywności, które mogą jeszcze teraz robić, a które mogą po prostu kiedyś być niemożliwe. Znaczy za jakiś czas, tak naprawdę nie kiedyś, za jakiś czas mogą być niemożliwe. Koszty walki z chorobą są tak ogromne, że sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych. I bez wsparcia, bez Państwa wsparcia po prostu nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Także bardzo zachęcamy do i prosimy o pomoc naszym dzieciom. Dołożenie takiej cegiełki do tego, żebyśmy mogli walczyć z tą chorobą. Dziękujemy za pomoc. Dziękuję za pomoc. Thank you.